Polsce można czas spędzać na wiele sposobów. Jednak ten, który my wybraliśmy, jest jednym z najlepszych. Widoki, jakie macie dookoła, nie muszę wam opisywać, nie muszę nic przedstawiać ani zachęcać. Jednak od 3 dni osoby, które tu ze mną jeżdżą, które zwiedzają te tereny właśnie z Siodła, nasz projekt, nasz program, nazywajcie to jak chcecie, funkcjonuje i działa. Liczba ludzi, którzy tu przyjeżdżają i którzy z nami jeżdżą, jest po prostu zatrważająca nawet dla ludzi, którzy są w tym terenie tutaj już od wielu, wielu, wielu lat. To jest nasz przewodnik, który tutaj pełni główną rolę takiego naszego, można powiedzieć, mentora, jeżeli chodzi o konie. Z tyłu jest pani Iza. Jeżeli będziecie chcieli się kontaktować, ale ktoś nam spadł z konia, Iza. No. Rozumiem. Mały wypadek na trasie. Za chwileczkę wszystko wróci do normy. Dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani, polecam, zachęcam i gorąco zapraszam. No już, już, już. Spokój, 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 spokój. To taka mini relacja jeszcze dla was. Właśnie sobie jedziemy przez krzaczury. Cała grupa z tyłu. Także to jest element Siodła. Jeden z elementów Rize Siodła. Jesteśmy na Gontowej. Przed chwileczką przejechaliśmy cały kompleks. Teraz wracamy już do ujeżdżalni do Izy. Także nie będę wam zachwalał, nie będę nic mówił, tylko sami sobie zobaczcie, jak wygląda Rize Siodła. No, jedziemy, 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 jedziemy. Jak wygląda Rize Siodła, także widoki same mówią za siebie. Jesteśmy w każdym praktycznie niedostępnym miejscu. Tu rzadko z buta się przychodzi. Sami widzicie, jakie chaszczory, bagno, konie umożliwiają nam wjechanie tutaj. Także jeżeli ktoś będzie chętny, nie mówię, że musi, ale może kiedyś do nas przyjechać, może nas odwiedzić, może z nami taką przygodę przeżyć. To idziemy, idziemy, idziemy. Ooo.